Halo! Proszę zaczekać. Wyście są Geralt z Rivi? Zależy, kto pyta. Trzeci urząd skarbowy z siedzibą w Dorian, reprezentowany przez stojącego przed wami rachmistrza Hociebora Piętkę. Uszanowania. No, o co chodzi? Najkrócej mówiąc, o niezadeklarowane przychody. Słucham? Doszły nas słuchy, że na przestrzeni kilku miesięcy znacznie się pan wzbogacił, co wzbudziło nasze podejrzenia. Rozumiem. Z chęcią je rozwieję. Wykonywany zawód? Wiedźmin. Zabójca potworów. Jednoosobowa działalność gospodarcza, sektor usługowy, rodzaj świadczonych usług, dezynsekcja, deratyzacja, demonstryzacja. Dalej, czy kiedykolwiek prowadził pan hurtową sprzedaż niewyprawionych skór krowich w okolicach Białego Sadu? To jakieś żarty? Oczywiście, że nie. Dobrze, dalej. Czy w obecnym roku podatkowym nabywał pan małże z intencją odsprzedania znajdujących się w nich pereł? Nawet jeśli, to co w tym złego? Artykuł 86 Kodeksu Cywilnego. Kto świadomie nabywa towar poniżej wartości rynkowej, podstępnie wykorzystując niewiedzę sprzedającego, podlega karze pieniężnej równej 200% zysku z transakcji. Brzmi znajomo? A teraz proszę odpowiedzieć, handlował pan tymi perłami, czy nie handlował? Nie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Słowo Wiedźmina. A teraz ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek przywłaszczył pan sobie cudze ruchomości? To znaczy? To znaczy, czy kiedykolwiek wlazł pan do cudzego domu i zabrał stamtąd coś bez pozwolenia? A gdzie? Kodeks wiedźmiński przecież zabrania. Cieszę się, że respektuje pan zobowiązania cechowe. A teraz proszę poczekać momencik. Odpowiedzi z kolumny B porównujemy z tabelą siódmą, uwzględniamy mnożnik dla trwale bezdzietnych, ulgę 7,3% z tytułu ryzyka zawodowego. Wszystko się zgadza. Co do korony. Doprawdy jest pan wyjątkowo uczciwy. Z grzeczności nie zaprzeczę. W tych czasach obywatelskie cnoty to rzadkość. Trzeba je zatem nagradzać. Proszę. Co to jest? Dyplom praworządnego płatnika. Sugeruję go sobie oprawić i powiesić na ścianie na jakimś honorowym miejscu. Gratuluję.